Krystian, 359 numer, jestem z Gdańska. Za chwilę startuje grupa z godziny 9.00, trasa jest wasza. Na razie, na razie. Do zobaczenia. Dobry. Chcemy wysłać te orzeszka. No bardzo chętnie. Z Gdańska. Gdańska. Także jadę do domu. Znaczy, byś jechał do domu, gdyby nie najnowszy komunikat startowy. O, czytałeś? I trasę? No tak, no. A dokąd teraz? No z powrotem wracacie z Gdańska do Świnoujścia. To będzie fajnie. To będziemy musieli zadanie zapasy i będzie dobrze. Okej. Okay. Powiedz mi, debiutujesz tego typu imprezie? Tak, jest to moja pierwsza impreza. Jeździmy dużo ze znajomymi po okolicy, po naszych Kaszubach, po Żuławach, po Kociewiu, ale w takim zorganizowanym rajdzie startuję po raz pierwszy. Oglądałem Przemysława na YouTubie i chyba tak naprawdę dzięki Przemysławowi tu jestem. Okay. Że Przemysławie się oglądasz, to dzięki wielkie. No to poczekaj, podziękujesz mu na mecie, bo to być może ja byś go... Ja go dogonię, stary. Być może byś go przeklinał. O, w tym sensie mówię. Nie, nie, nie. Jest dobrze. Wczoraj naprawdę, jak dojechaliśmy z Adamem na nasz nocleg, to czuliśmy zmęczenie, ale z drugiej strony było naprawdę rewelacyjnie. Po drodze trasa była świetna. Mnóstwo fantastycznych widoków. Takie miejsca, gdzie się jechało, bardzo nieoczywiste. Także naprawdę fantastycznie. Dobrze, no. Dobrze zaplanowana trasa. No właśnie, jak myślisz, i ty masz też jakieś zdanie na ten temat, ale też ludzie, dlaczego właściwie przyjechałeś na to ultra, dlaczego ludzie jeżdżą na to ultra, co w tym jest takiego magicznego? Nie wiem, dlaczego ludzie przyjechali, ja przyjechałem dlatego, żeby po pierwsze sprawdzić, czy dam radę, a po drugie posmakować czegoś takiego właśnie na wiele dni, nie? Aha. Myślę, że jeszcze kiedyś, jak już dojadę na metę i stwierdzę, że mi się podoba, to zrobię krok dalej i będę po prostu chciał biwakować też sobie po drodze, w lesie, a nie nie polegać na to, nie wiem, na jakichś hotelach czy tam na agroturystykach. Także to kiedyś będzie mój następny krok. A na dzień dzisiejszy, na pierwszy raz, w zupełności mi to właśnie wystarczy, takie doświadczenie, że jedziemy przez cały dzień, jest fajnie. Próbujemy, znaczy tak naprawdę ścigamy się ze samymi sobą, z jakimiś swoimi, nie wiem, ograniczeniami, słabościami, ze swoim własnym limitem sił. Jest dobrze. A co jest takiego najtrudniejszego w tej jeździe, czy w tej trasie? Znużenie. Jak jest już po południu, już wiesz, ile masz za sobą. Aha. Wiesz, ile jeszcze zostało. Tak naprawdę to są takie momenty, gdzie jest tak naprawdę trochę trudniej. Czyli... Ale potem wjeżdżasz do zakrętu, widzisz piękne pole wyrzucone, albo fioletowe z drugiej strony. I nagle zapominasz o tym wszystkim, mówisz sobie, jest rewelacja, ja to dalej, nie? Czyli najtrudniejsza jest druga część, trudniejsza jest druga część dnia, tak? Zdecydowanie. Rano na tej euforii. No jest na euforii, rano jedziesz na dobrym śniadaniu, na kawie, na drożdżówce, ciśniesz. Okej. To jest fajne. To co byś tak powiedział początkującym na przykład, którzy się wahają, gdzieś tam siedzą przed komputerem, będą może ten film oglądać? No. Bo sam kiedyś siedziałem przed komputerem i się wahałem. No właśnie, i co się... Chcę pojeździć trochę koło komina, potrenować trochę, żeby nie być zupełnie zielonym takim szczypiorem, porobić setkę,
jakieś 150 po wiejskich drogach, skręcić czasami w drogę, którą się nigdy nie skręcało, spróbować się z piaskiem, spróbować się z błotem, a potem jak już się czujesz pewnie na swoim lokalnym podwórku, to bierzesz buty, jedziesz na coś, co się dzieje koło ciebie, koło twojej okolicy, na jakąś taką imprezę, może niekoniecznie na to, może na coś innego i już. Chcę zobaczyć, czy to jest twój kawałek chleba, czy nie. Czyli tak jak opowiadasz, to nie brzmi to jak jakieś nie wiadomo co, tylko po prostu trzeba trochę pojeździć, zapisać się i startować. A tak tam się wydaje. Tak się wydaje w połowie drogi, tak? Tak tam się wydaje, ale ja to mówię też z perspektywy osoby, która jeździ, nie wiem, 4-5 tysięcy kilometrów rocznie. Aha. Także... No to jest twoja droga, rozumiem, którą przeszedłeś, tak? No tak, tak. Kilka lat temu nie jeździłem nic, teraz jeździ więcej. Aha. No już, to mi się podoba. Jak sprzęt, gravel? Ja jeżdżę na takim gravelu, który kupiłem używko od gościa, który jeździł też w różnych takich zawodach lokalnych. Aha. Kupiłem go 3 lata temu. To jest Genesis Croix de Fer na stalowej ramie. Doposażyłem go w GRX, bo przedtem był oryginalnie na Sorze. I co, to jest dobry pomysł na taką imprezę? Moim zdaniem na tak. Razie. Tak, zamontowałem szersze opony, trochę niż normalnie jeżdżę na co dzień. Aha. Ale 42 i bardzo dobrze się sprawdza. Teraz miałem przed chwilą Snake'a, to była moja pierwsza awaria po drodze. Okej. Okay. Naprawdę od 2 dni. Odpukać stal. Jak z jedzeniem, z piciem? Jest tutaj, są sklepy, jest gdzie? Wczoraj mieliśmy tak naprawdę żarcie, które wzięliśmy ze sobą z domu. Aha. Praktycznie przez cały dzień, bo wczoraj było Boże Ciało i dopiero nam się tak naprawdę ktoś udało znaleźć otwartego w połączeniu Zdroju. Wcześniej to chyba jedna stacja benzynowa tylko była. Ale dzisiaj po drodze widzieliśmy, że praktycznie w każdej większej wsi da się z otwartego. W Czarnym Wielkiem, teraz nie wiem co będzie dalej. Ale mamy ze sobą, nie wiem, jakieś batony, kabanosy. Adam jeszcze ma jakieś tam żele, widziałem, takie cuda. Czyli przygotowani. Także jesteśmy, staramy się mieć. No i wczoraj się na przykład dowiedzieliśmy, że 2 bidony to może być za mało na przelot pomiędzy miejscowościami. Także dzisiaj mam jakieś tam dodatkowe butelki gdzieś na plecach, jeszcze wrzucone. No tak, bo pić warto. No warto i to może jak zabraknie, to jest niedobrze. Życzę wam miłej jazdy. Dzięki wielkie, trzymaj się. Chyba jesteście dzisiaj najbardziej entuzjastyczną ekipą, jaką filmowałem. Pomachajcie do kamerki. Nie no, generalnie wszyscy są zadowoleni, ale z was jakoś bije. Przede wszystkim jesteście wypoczęci. To tak nie jest dość częste dzisiaj. Nie, bo ludzie się zajechali pierwszego dnia. To jest... Dlatego, że siedzieliśmy tam pod tą oborą, wyciągaliśmy orzechy. Dokładnie. No, że dlatego. Powodzenia, trzymajcie się. Hej.